Zdecydowanie obserwujemy, że dzisiaj ten popyt jest dosyć niski, ta podaż jest znacznie większa od popytu. Jest kilka powodów. Z jednej strony to jest to zahamowanie dosyć mocne akcji kredytowej przez banki i spadek zdolności kredytowej części klientów, ale też z drugiej strony widzimy, że wielu klientów wstrzymuje się dzisiaj z decyzją o zaciąganiu kredytu i kupowaniu mu mieszkania, dlatego że liczą po prostu na spadek cen. Mają rację, że czekają, bo rzeczywiście, jak sądzę, możemy się spodziewać spadków cen. To nie będą spadki bardzo gwałtowne, raczej takie, bym powiedział, ewolucyjne, ale myślę, że możemy się w tym roku spodziewać 10-15% spadku cen nieruchomości. Oczywiście to jest spadek średni, on nie będzie równomierny. W części miast może być większy, w części może być mniejszy i też różnie się będzie rozkładał na różne typy nieruchomości. Raczej nie spodziewałbym się tego, że jakiś znaczący w znaczący sposób stanieją mieszkania małe, jedno, dwupokojowe. Te cieszą się mimo wszystko sporym zainteresowaniem. Bardzo często wystarczy kilka dni, żeby takie mieszkanie w miarę dobrej cenie sprzedać. Także raczej należałoby się spodziewać przeceny tych mieszkań większych.